Słychać. Mamy już tutaj 58 osób uczestniczących w wydarzeniu. Bardzo mi miło z tego powodu. Jest Artur, pisze do mnie jest, a Jarosław pisze do mnie tak, ponieważ można i tak, i siak napisać tutaj coś do mnie. Witam Was serdecznie po chyba wakacyjnej przerwie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wystartujemy z ciekawym, gramatycznym tematem. Widać i słychać, pisze Andrzej i witam Barbarę, Katarzynę, Marcina i Małgorzatę. I również Lenkę Humlową i pozdrawiam ją również. I can hear you, pisze Marek. Super, very well. I can't hear you, but I'm thinking about you. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj debiutuje na naszym webinarze, to dajcie znać i pozdrawiam oczywiście Gabrielę i witam się również z Beatą. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście, że tak licznie się zapisaliście na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą lekcję i że powędrujemy sobie tutaj troszeczkę w tematach gramatyczno-komunikacyjnych, bo takie są w sumie chyba no, najbardziej ekscytujące, bo one dają nam jakby największe możliwości do tego, żeby skutecznie używać języka obcego. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Alek debiutuje, Barbara jest pierwszy raz, bardzo się cieszę, tutaj pozdrowienia. Marcin debiutuje, Magda mówi hello, Larisa również debiutuje i Andrzej też jest pierwszy raz, podobnie jak Jarosław. Cześć i siema, Justyna i Emilia, bardzo mi miło. Andrzej również debiutuje i Magdalena pisze good evening, first time. First time jest zawsze jakby pierwszym razem, tak? Nie wiemy, czego się tutaj spodziewać, ale myślę, że w takim tutaj wspierającym otoczeniu i towarzystwie będziemy mieli dzisiaj bardzo efektywną i przyjemną sesję. Dobry wieczór, pisze Paulina, która jest debiutantką. Justyna, czy webinar jest nagrany? Jest nagrywany w tym momencie, ale teraz jest webinar na żywo. Pisze Paweł, hello. Hello, pisze Przemysław i też Przemysław jest tutaj first time, podobnie jak Artur, Natalia i Klaudia. Dzień dobry, pisze Mariusz. To mój debiut. Agnieszka również. Krystian również debiutuje. Zbigniew, to mój pierwszy webinar. Nie wiem, ile do mnie dotrze, bo to mój początek i jestem dopiero po 10 odcinkach. Po 10 odcinkach kursu Szybki Angielski. Tak po prostu przewiduję. Bardzo dobrze, 10 odcinków pierwszych, no to jest taki pierwszy, bym powiedziała, milestone, czyli taki pierwszy znaczący tutaj etap już jest, Zbigniew, za tobą. Gratuluję i trzymam kciuki dalej. Agnieszka również debiutuje, podobnie jak Anita, Wojtek i Marcin. Tomasz, dobry wieczór. Pierwszy raz po 6 lekcjach szybkiego angielskiego. Fantastycznie, super. Bardzo lubię, zarówno kiedy przychodzą do nas tutaj na te webinary debiutanci, jak i nasi tutaj już uczniowie, ponieważ, no wiadomo, jak już raz rozpoczniemy naukę języka angielskiego, to nie możemy przestać i wiemy, że to jest najwspanialszy sposób na spędzanie wolnego czasu. Justyna, jak będzie można to obejrzeć, żeby sobie powtórzyć? Będzie można to obejrzeć, będzie to opublikowane na YouTubie. Halina również jest first time, bardzo się cieszę. I Agnieszka, i Krzysztof pisze nam dobry wieczór, więc Krzysztof pewnie jest już naszym weteranem. No i Jerzy jeden również debiutuje. Bardzo się cieszę, bardzo miło mi tutaj Was wszystkich słyszeć. I od razu chciałabym zastrzec tutaj jedną rzecz, ponieważ tytuł tego spotkania, jak widzicie tutaj prawdopodobnie, brzmi Conditionals 0 i 1 dla opornych. I powiem szczerze, że niezbyt mi tutaj to pasuje, że jest taki tutaj wyraz dla opornych, ponieważ no, nie jest to prawda. To, że do tej pory być może nie mieliście styczności z tymi zdaniami warunkowymi, nie wiedzieliście po co je stosować i jak je budować, nie oznacza wcale, że jesteście oporni, tylko po prostu nie natrafiliście może na akurat tego nauczyciela, który miał wam to wytłumaczyć. Więc dzisiaj zrobię wszystko, żeby przybliżyć temat kompleksowo. I też, kiedy myślimy o sobie, jak o czymś po prostu rozmawiamy. Zbigniew, może to dotyczy fizyki. Prawo Ohma, tak? Ciśnienie rośnie, opór spada. Albo coś takiego. Proszę nie krzyczeć na mnie, jestem po szkole muzycznej, nie mam prawa nic pamiętać z fizyki. Jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy opornymi uczniami, jeżeli myślimy o sobie w takim kontekście, kiedy uczymy się czegoś nowego, to tak naprawdę sami sobie trochę podcinamy skrzydła. Więc ja jestem bardzo przeciwna. Badania pokazują,
jakby prowadzoną na całym świecie, że każdy nauczyciel ma jedną taką misję podstawową na samym początku, kiedy przychodzą do niego uczniowie na zajęcia albo łączą się z nim na zajęciach przez internet, tak jak to ma miejsce teraz. Zadaniem nauczyciela jest wytworzyć atmosferę sukcesu i podtrzymywać jakby uczniów w tej wierze we własny sukces, podkreślać każdy mały sukces, każdy postęp w sposób taki bardzo jakby konstruktywny, żeby zwłaszcza osoby dorosłe miały takie poczucie, że się posuwają do przodu. Jest to, że tak powiem, bardzo trudna rzecz, ponieważ język jakby obcy, uczenie się czegoś nowego, to jest zawsze troszeczkę bolesny proces, ponieważ musimy wspiąć się na wyższy poziom, że tak powiem, mentalnie. Poszerzanie swojej wiedzy jest oczywiście dosyć takim no, wyczerpującym, można powiedzieć, tematem i czynnością. Wiadomo, że łatwiej jest nie robić nic, nie uczyć się, niż uczyć się czegoś nowego. Więc gratuluję Wam już dzisiaj z tego samego powodu, że już tutaj ze mną jesteście, że macie tą chęć i powiem Wam tak, że wszelkie badania i wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że nie ma czegoś takiego jak antypredyspozycja do uczenia się języków obcych, ponieważ no, my ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby w różnych językach po prostu się komunikować. Jesteśmy stworzeni do komunikacji. Jakby nie jest zbyt wiele zwierząt na świecie, gatunków, które w taki sposób jak człowiek, w taki rozbudowany i w taki zniuansowany sposób używają komunikacji werbalnej. Chociaż wiadomo, że zwierzęta już wiemy coraz więcej, w zależności od gatunków, porozumiewają się na różne ciekawe sposoby. To jest bardzo fascynująca rzecz, ale myślę, że taką palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o nasze, o komunikację, to jednak mamy my. W takim układzie dzisiaj zaczynamy tutaj bardzo egzotycznie. Paulina, czy tylko ja nic nie widzę i nie słyszę? Emilia pisze, że wszystko jest okej. Także może to dotyczy akurat tutaj jakichś kwestii technicznych. Więc dzisiaj rozpoczynamy o trybach warunkowych zerowym i pierwszym dla strzaków. Ja nazywam się Józefina Biżuńska, jestem głównym metodykiem szkół szybkiangielski.pl. I dziś opowiem Wam wszystko to, co wiem, całą moją wiedzę na temat tych trybów pierwszego i zerowego. I na początku mały disclaimer, czyli jakby wyjaśnienie pewnej takiej sytuacji. Tradycyjnie nauczamy o trybach warunkowych pierwszym, drugim, trzecim, o trybach mieszanych i również pojawia się w literaturze tryb zerowy. Jednak musimy potraktować te kwestie zdań z if, czyli z tym słówkiem, które oznacza dosłownie jeśli. Musimy potraktować to trochę ogólnie, ze względu na to, że tak naprawdę samo słówko jeśli i każde zdanie, które po nim następuje, albo też zamienniki tych zdań, ponieważ mamy też zdania warunkowe określające jakiś warunek z innymi słówkami wprowadzającymi niż if, są też zdania, jest możliwe stworzenie takiej konstrukcji za pomocą innych wyrazów, ale dziś skupimy się na takim typowym, bardzo podstawowym aspekcie tych zdań warunkowych, czyli zdań z if. I tak dla ciekawości powiem, tradycyjnie i zwłaszcza tutaj w tej części świata, w której się teraz znajdujemy, czyli w Europie Wschodniej, tradycyjnie się jakby cały czas trzymamy tego układu, jeżeli szkolimy, jeżeli uczymy dzieci i dorosłych tych trybów warunkowych, tych zdań warunkowych. Trzymamy się tego zapisu, że jest tryb warunkowy pierwszy, drugi, trzeci, mieszany i również tryb zerowy. Dlaczego o tym zerowym zawsze mówię na końcu, to też się dzisiaj, myślę, wyjaśni. Ale jakby badania, które zostały w latach 90. opublikowane, mówią nam o tym, że tak naprawdę mniej niż 25% zdań tych takich z if, czyli tych zdań jeśli, które są używane na co dzień w języku mówionym i pisanym, trzymają się tego zapisu, trzymają się tych struktur, które są opisywane w podręcznikach jako typ pierwszy, drugi i trzeci. Niemniej warto jest rozpocząć naukę właśnie tej części angielskiego
znając te podstawowe konstrukcje, bo to jest po prostu fajna podstawa do tego, żebyśmy zaczęli rozumieć, jakie mamy po prostu intencje jako osoba posługująca się takim zdaniem. I nie bądźmy też zaskoczeni, jeżeli te konstrukcje, które dzisiaj Wam opiszę i omówię, znajdziecie po prostu w mniejszości, znajdziecie też różne inne zdania warunkowe z if w różnych innych konfiguracjach. Jest też troszeczkę kontrowersyjna sprawa, jeżeli chodzi o tryb warunkowy zerowy, ponieważ większość literatury współcześnie jakby nie nazywa tego zupełnie trybem warunkowym zerowym. Jeżeli wpiszecie sobie zero conditional w wyszukiwarkę Google, to najprawdopodobniej większość wyników, które Wam wyskoczą, to będą szkoły językowe i to raczej nie będą szkoły językowe, chociażby brytyjskie czy amerykańskie. Absolutnie nie, z tego względu, że tryb zerowy no to jest po prostu takie zdanie, które zawiera tą cząstkę jeśli i nie raczej jakby nie przedstawia nam tak zwanej niepewnej przyszłości, czyli przyszłości, przeszłości, czegoś, co musiało być podyktowane jakimś takim warunkiem, ale częściej pokazuje nam po prostu konsekwencje albo prezentuje nam zasadę, czy to zasadę tak zwaną naturalną, czyli związaną na przykład z prawami fizyki albo chemii, albo jakiejś innej ścisłej tutaj dyscypliny, albo też czasami po prostu pokazują taki logiczne rozumowanie na dany temat. Dobrze, wina przeglądarki u Pauliny, czyli wszystko już widać i słychać, bardzo się cieszę. Natomiast Zbigniew pisze, u mnie faktycznie ciężko, tym bardziej, że w teście inteligencji wielorakich językowa jest na przedostatnim miejscu. I ciężko, i nie ciężko, ponieważ jeżeli chodzi o inteligencję wielorakie, no to ta językowa jest trochę taka niejednoznaczna. U osób, które się uczą od podstaw, wręcz jakby inteligencja językowa na pierwszym miejscu trochę przeszkadza, ponieważ osoby, które mają inteligencję językową bardzo wysoką w tak zwanej dominancie, czyli te dominujące inteligencje, które jakby w największym stopniu determinują to, w jaki sposób my wchodzimy w interakcję ze światem zewnętrznym i w jaki sposób my się uczymy różnych rzeczy, no to ta inteligencja językowa opisuje najczęściej taką osobę, która byśmy powiedzieli sobie jest mistrzem języka, jest mistrzem słowa, czyli osoba, która lubi dużo pisać, dużo czytać, bardzo się jakby buduje jakby instynktownie długie zdania. To jest osoba, dla której głównym budulcem jakby świata i komunikacji jest właśnie język, a nie na przykład relacje międzyludzkie, tak jak ma to w przypadku inteligencji interpersonalnej, albo zrozumienie i refleksja siebie samego, jak to ma w przypadku miejsce inteligencji intrapersonalnej. Natomiast osoby, które mają bardzo wysoką inteligencję językową, mogą mieć problem z uczeniem się języka od podstaw, ponieważ te osoby bardzo frustruje fakt, że na początku swojej drogi w obcym języku budują zdania w ich mniemaniu prymitywne. Więc to nie jest takie jakby bardzo proste i jakby zero-jedynkowe takie stwierdzenie, że inteligencja językowa, jeżeli jest nisko na tej naszej na tej naszym, na tym naszym po prostu spektrum inteligencji wielorakich, to oznacza, że będziemy mieć trudności z uczeniem się. Raczej bym sobie pomyślała wtedy o takim uczniu, no, że to jest osoba, dla której po prostu jakby komunikacja werbalna nie jest centrum tego świata i która potrzebuje przeciętnie bardziej po prostu jakby skromnych środków do tego, żeby się efektywnie komunikować i efektywnie funkcjonować w świecie. Tak więc tak naprawdę wiedza na temat naszych inteligencji wielorakich w pewien sposób determinuje to, w jaki sposób powinniśmy się uczyć, a nie determinuje naszych oczekiwań względem jakby efektów tej nauki. Tak więc tak to wygląda. Zbigniew, a co będzie subdominantą i toniką? Czyli mamy tutaj tak pierwszy, czwarty i piąty ton w gamie, tak? To będzie dominanta, subdominanta i tonika. Tonika, subdominanta i dominanta. Więc pierwsza, czwarta i piąta to odpowiednio inteligencja na liście, to będzie tonika, subdominanta i dominanta.
Coś zapamiętałam. Tomasz, ja jestem osobą piszącą, mam na koncie dwie książki i dziesiątki opowiadań. Lubuję się w różnych konstrukcjach zabawy słowem, a inteligencja językowa u mnie gdzieś tam w dole. Zerka zazdrością na inne. Tomasz. Tomaszu, a czy to nie jest przypadkowo tak, że u ciebie cały profil tych inteligencji jest dosyć zrównoważony, czyli że nie ma żadnej takiej inteligencji, która by bardzo przeważała, a raczej te, że tak powiem, wszystkie inteligencje są trochę na zbliżonym poziomie i jakby różnica pomiędzy tą przedostatnią a najbardziej rozwiniętą, jeżeli chodzi o punkty procentowe, jest niezbyt duża. Może tak być. Tutaj Tomasz pisze, prawda? No, proszę bardzo. Znamy się tutaj w szybkim angielskim na tym, co robimy, znamy się na inteligencjach. Także no, są takie osoby, to są osoby, które są po prostu wszechstronnie utalentowane i one nie mają żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o uczenie się czegoś nowego, mają same możliwości. Więc tak to wygląda. Super, w takim układzie lecimy z tematem, bo tutaj troszkę mnie zagadujecie. Na pewno na koniec naszego spotkania będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie wasze jakby poza tutaj tematyczne pytania. Zostanę z wami tak długo, jak będą pojawiały się pytania. To na pewno obiecuję. W takim układzie lecimy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch trybach warunkowych, trybu warunkowym tak zwanym zero i trybie warunkowym pierwszym. Czyli każde zdanie tak naprawdę, większość zdań, które będą rozpoczynały się od if, i te zdania mogą być tak samo jakby przy zdaniach złożonych, mogą być też w środku jakby danej wypowiedzi albo na początku, to będą zdania, które wprowadzają jakiś warunek, czyli conditional, czyli condition to jest po angielsku warunek. Dziś porozmawiamy sobie o tym zerowym trybie warunkowym. Na końcu tryb zero to oznacza naturalne albo logiczne konsekwencje, albo jakąś taką bardzo prostą dedukcję, że na przykład, kiedy powiemy sobie, że nie wiem, jeżeli polejesz ognisko wodą, to ogień zgaśnie, tak? To jest taka naturalna konsekwencja. Albo jeżeli na przykład idziemy do sklepu spożywczego, na przykład i łapiemy za klamkę i ciągniemy tą klamkę, albo pchamy i drzwi się nie otwierają, to wtedy mówimy: o, skoro jest zamknięte, no to nic nie kupię. To jest też po prostu naturalna konsekwencja i tak zwany zerowy tryb warunkowy. Ale zaczniemy sobie dzisiaj od trybu warunkowego pierwszego, który tradycyjnie i najczęściej, jakby ze względu na swoją konstrukcję, określa nam po pierwsze warunek w teraźniejszości, czyli coś, co teraz jakby musi się stać, żeby przyszłość wyglądała w określony sposób. Dobrym takim przykładem w języku polskim jest na przykład takie powiedzenie pod tytułem: jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, ale tutaj już mamy pewną niezgodność pomiędzy użyciem teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, pomiędzy zdaniem w języku polskim a w języku angielskim, a mają dokładnie podobne jakby znaczenia, jeżeli chodzi o umiejscowienie tutaj tego wszystkiego w koncepcie czasu. A wiadomo, że my jako osoby, które mają jakiś swój taki pierwszy język, tak zwany natywny, jako native speakerzy, tak zwani języka polskiego, dążymy w wielu aspektach do zrozumienia języka angielskiego w tym wypadku poprzez poszukanie i wyciągnięcie jakichś wniosków wskazujących na paralele, tak? Czyli porównujemy, prościej mówiąc, jeden język do drugiego, porównujemy polski do angielskiego, bo tak nam jest w początkowych fazach nauki łatwiej i to jest jak najbardziej okej. No dobra, w takim układzie lecimy. I simple present plus simple future. A powiem tak, simple present, można powiedzieć present simple plus future simple. Tak się po prostu częściej mówi, ale jak najbardziej tutaj, Marek, jak piszesz, to jest właśnie ta konstrukcja, o której będziemy mówić. Chociaż wiele osób mówi, że nie ma czegoś takiego jak czas prosty, czyli ten future simple. Wiele osób powie wam, wielu nauczycieli powie wam, że nie ma takiego czasu i jest to w pewien sposób prawda, ponieważ on jakby nie funkcjonuje jako osobny czas, a tylko jest to zdanie z użyciem czasownika modalnego will, który nam jakby dookreśla
że coś będzie się działo w przyszłości, a nie jest to czas, który działa w książkach do gramatyki opisowej na równych prawach, po prostu jakby odrębnego tense, ale to już jest wiedza trochę wykraczająca ponad to, co wy potrzebujecie jako tacy po prostu użytkownicy języka. Dzisiaj nie bawimy się w językoznawstwo, ale trochę sobie czasami będziemy do niego wracać. Tak więc, proszę bardzo, mamy tutaj zestaw zdań, w których po prostu mamy warunek, jakby, który ma być do spełnienia w teraźniejszości lub w przyszłości i że będziemy mieli rezultat, jeżeli ten warunek będzie spełniony w przyszłości. Tak więc, w jaki sposób byśmy sobie przetłumaczyli te zdania? Mamy pierwsze zdanie, jak widzimy sobie na pomarańczowo mamy zdanie, które ma być wyrażone za pomocą tego czasu teraźniejszego prostego. Po nim na niebiesko mamy czasownik modalny, no, poprzedzony oczywiście osobą, która się ma tutaj, której się tyczy to zdanie. Tak więc bardzo prosta konstrukcja i przetłumaczę dla Was pierwsze zdanie, które brzmi: If I don't eat, I will be hungry. I teraz tak, jeżeli mielibyśmy zupełnie, zupełnie dosłownie przetłumaczyć to zdanie, to będzie tak: jak nie zjem, to będę głodny. Ale rzadko tak się mówi po polsku, prawda? Dla nas bardziej naturalnie brzmi zdanie: jak nie zjem, albo jeśli, bo jak, tak, przepraszam, ja powiedziałam na odwrót. Naturalnie dla nas brzmi: jak nie zjem, to będę głodny. Jak nie zjem, to jest jakby też wyrażenie trochę przyszłości i będzie głodny, czyli po polsku trochę inaczej to funkcjonuje. Dosłownie przetłumaczywszy to zdanie: If I don't eat, I will be hungry, wyjdzie nam: jak nie jem, będę głodny. Ale potrzebujemy to tłumaczyć: jak nie zjem, to będę głodny. Więc jakby podążając za tym, co właśnie powiedziałam, bardzo proszę o przetłumaczenie teraz na czacie zdania pod tytułem brzmiącego: If we work hard, we will be tired. Proszę bardzo. If something something, pisze Marek, plus will something something. Marek, to jest bardzo dobra struktura, jak tutaj sobie to rozpisałeś, także brawo, to jest bardzo dobry wzór, tylko pod jedno something something w Twoim tutaj zapisie nie jest równe drugiemu something, ze względu na to, że musimy zawsze pamiętać, że zdanie takie prawdziwe musi mieć i podmiot, i orzeczenie, czyli i osobę, która wykonuje daną czynność, i czynność. Czyli możemy powiedzieć sobie tak: if plus osoba plus czasownik w teraźniejszości, w czasie teraźniejszym prostym, dodać will i potem będzie... Oczywiście przed will będzie oczywiście osoba, will i czasownik w pierwszej formie, czyli taki goły bezokolicznik. Super, czyli już tutaj widzę, że napływają pierwsze tłumaczenia. Wojtek napisał wcześniej, że super, nie mógł się doczekać. Ja też się nie mogłam, Wojtek, doczekać do tej dzisiejszej lekcji. Nawet wczoraj przygotowywałam to spotkanie podczas oglądania Wieczoru Wyborczego. Katarzyna, jeśli pracujemy ciężko, będziemy zmęczeni. I zobaczcie, tutaj Katarzyna, dziękuję za tą próbę. Po polsku, jakby ty napisałaś tutaj rzeczywiście tak bardzo jakby jeden do jednego, ale jakbyśmy to mieli na polski przetłumaczyć i rozumiemy po polsku to w takim kształcie, że jeśli będziemy ciężko pracować, będziemy zmęczeni. Czyli pod warunkiem, że coś się teraz dzieje, coś się wydarzy w przyszłości, ale po polsku rzeczywiście tłumaczymy to: jeśli będziemy ciężko pracować, będziemy zmęczeni. To jest subtelna różnica i ona nie powinna za bardzo wpływać na wasz sposób postrzegania tego, ale pamiętajcie, że mówimy sobie o hipotetycznej jakby trochę teraźniejszości, że jeżeli jakiś tam warunek w bliskiej przyszłości bądź w teraźniejszości sobie postawimy i go spełnimy, to będzie jakiś tam rezultat w przyszłości. Jeśli będzie pracowali ciężko, będziemy zmęczeni. Jeśli będziemy pracowali ciężko, bardzo dobrze.
Wszystko super. Jeśli pracujemy.pl, będziemy pracować. Krzysztof, to jest dokładnie to, o czym mówię. Będziemy zmęczeni. Tutaj Krzysztof, zwróćcie uwagę na jego komentarz, bo to jest właśnie esencja tego, o czym tutaj właśnie mówimy, że troszkę inaczej nam się to prezentuje, kiedy my używamy podobnego czegoś w stylu zdania warunkowego w języku polskim. Takiego ekwiwalentu tego conditional sentence type one w języku angielskim. Bardzo dobrze, będziemy bardzo zmęczeni. A proszę bardzo, Marek tutaj troszeczkę nam dodał w tłumaczeniu, ponieważ nam dodał, będziemy bardzo zmęczeni. Będziemy sorki za błąd, pisze Alek, nie ma problemu. Pamiętajmy, że błędy to jest co? Nieodzowny element uczenia się, procesu uczenia się. No dobrze, i teraz w takim układzie to zdanie pod tytułem If I see her, I will ask her to call you. Proszę bardzo, tłumaczymy czas, start, lecimy. Dziękuję bardzo, że tłumaczycie po jednym zdaniu. W ten sposób też osoby, które są dzisiaj troszkę bardziej debiutujące, jeżeli chodzi o angielski, nie będą się czuły zniechęcone, że zajmuje im jakby na początku to trochę więcej czasu, żeby przetłumaczyć zdanie. Jeżeli wstydzicie się pisać na czacie, to te ćwiczenia, jakby te tutaj mini zadania, które dla Was mam, proszę, żebyście pisali sobie na karteczce, żebyście mieli takie poczucie, że jesteście aktywni podczas tej naszej wspólnej nauki. I co tutaj nam wychodzi? Jeśli ją zobaczę, poproszę, żeby do ciebie zadzwoniła, pisze Paulina, super. I od razu, bardzo dobrze, i od razu uprzedzam pytania. Ask może znaczyć zarówno poprosić, jak i spytać o coś. Paweł, jeśli ją zobaczę, poproszę ją, żeby do ciebie zadzwoniła. Brawo. I Dagmara, jeśli ją zobaczę, poproszę ją, żeby do ciebie zadzwoniła. No perfect, no very good. I tak szybko dostałam te odpowiedzi, super. Katarzyna, jeśli ją zobaczę, poproszę ją, żeby zadzwoniła. Ale mamy to call you, Katarzyna, czyli uciekło nam, żeby zadzwoniła do ciebie właśnie. I Alek, jeśli ją zobaczę, poprosił, aby do ciebie zadzwoniła. Idealnie, lepiej mi tego nie zrobiła. Hubert, jeśli się z nią zobaczę, poproszę, aby do ciebie zadzwoniła. Pięknie, też fantastyczne, przepiękne wersje. I Krzysztof też pisze, jeśli ją zobaczę, poproszę, aby zadzwoniła do ciebie. No pięknie. I bardzo ładnie tutaj też tutaj z tym ciebie z dużej litery, czyli z szacunkiem i pewną taką czułością i uważnością w stosunku do adresata zdania. Bardzo ładnie, Agnieszka, jeśli ją zobaczę, poproszę ją o telefon do ciebie. Tutaj też ciekawie wybrnęłaś, czyli tak jakbyśmy może tłumaczyli książkę trochę, czyli troszeczkę do siebie dodajemy tutaj w takim aspekcie gramatycznym. Natalia, jeśli ją zobaczę, zapytam ją, aby zadzwoniła do ciebie. Brawo! Magdalena. Również brawo, Marek, również brawo. Super, Marek, the same sense, taki sam sens. Tak, jak najbardziej, tylko że wiecie, no, jest taka zasada z pierwszych po prostu kilku wykładów przedmiotu, który nazywa się lingwistyka. I on oznaczał, że jeżeli zdanie, dwa zdania różnią się od siebie wyglądem, to na 100% różnią się od siebie znaczeniem. I często to znaczenie jest naprawdę, ta różnica w znaczeniu jest minimalna, jest mikro. Jest taka, że większość społeczeństwa nie zwróciłaby w ogóle na takie coś uwagi, ale wciąż pod względem lingwistycznym, czysto językowym jest to różnica, czyli nie takie same. Super, świetnie, więc teraz czas na kolejne tutaj ćwiczenie. If you don't buy insurance, you will have a big problem. Alek, o proszę bardzo, widzę, że napisaliście chyba troszkę wcześniej, czekaliście na mój znak. Dobrze, bardzo zdyscyplinowana dzisiaj grupa, bardzo się cieszę. Jeśli nie kupisz ubezpieczenia, będziesz miał duży problem. Jeśli nie wykupisz, pisze Tomasz, jeśli nie wykupisz polisy ubezpieczeniowej, tak, będziesz mieć duży problem. Okej, okay, super. Czyli zarówno polisa i ubezpieczenie, tak się mówi po polsku, że jeżeli nie kupisz ubezpieczenia, prawda? Jeśli nie kupisz ubezpieczenia, będziesz mieć duży problem. Ciekawe z czym? To trochę tak, jakbyśmy wiedzieli, że u kolegi lub u koleżanki zardzewiała już ta rura pod wanną i wiemy, że to ubezpieczenie się kończy za 2 dni, więc jeżeli nie wykupimy na czas ubezpieczenia, to siedzimy na bombie, bo zaraz możemy zalać tego sąsiada z dołu. Także polecam ubezpieczenia.
Super, Marzena, jeśli nie kupisz ubezpieczenia, będziesz miał duży problem. I Marcin odpisał Marcinowi, jeśli ty nie kupisz ubezpieczenia, ty będziesz miał duży problem. Bardzo dobrze. Czyli wszyscy widzę tutaj super to rozumieją, tak samo Dagmara, Agnieszka, Barbara. No, jesteście dzisiaj po prostu, jesteście dzisiaj jak Bruce Springsteen on fire. Także brawo. Super. Jeśli nie kupisz, będziesz mieć duży problem. It's not easy for a translator, pisze Marek. Jaki translator? Google Translator? Tak, to nie jest w ogóle. Bycie chyba tłumaczem to musi być bardzo ciężka praca. Poza tym trzeba mieć tyle po prostu tych słówek, tak na wezwanie, a wiadomo. Ja bym się chyba już nie odnalazła. A translator has a hard life. But you know, some people say it is a very well paid job, ale niektórzy ludzie mówią, że to jest dobrze płatna praca. Także warto się starać, jeżeli ktoś ma predyspozycję, ale nie wszyscy mają predyspozycję i to jest jak najbardziej w porządku. Dobrze, widzę, że ktoś tutaj jeszcze coś pisze, jakąś perłę mądrości, więc poczekamy przed przejściem dalej. Zbigniew, zwłaszcza symultaniczny. O, tak, to jest chyba w ogóle taka tłumaczenia te symultaniczne, to jest w ogóle taka chyba w ogóle elita wszelkich zawodów, bo jednym uchem wpada nam jedno zdanie, a drugim, a po prostu jakby ustami wychodzi po prostu drugie zdanie, podczas gdy słyszymy trzecie zdanie. I cały czas po prostu na bieżąco to tłumaczymy. Jak to się dzieje, jak to się robi, nie wiem, ale no myślę, że jest to trudne, ale to wyćwiczenia, jeżeli mamy odpowiednie predyspozycje. To jest talent, to jest wiedza i to jest po prostu ciężka praca. Tak to wygląda. Więc teraz przechodzimy sobie nie symultanicznie, a konsekutywnie do kolejnego slajdu. I tutaj mamy oczywiście. A co ja tutaj zrobiłam? Tutaj mamy tłumaczenia tych zdań, ale widzę, że myślałam o Anie. Przepraszam, przepraszam. Pomyliłam się. Niestety nie za bardzo dobrze płatny w Anglii, w Polsce tak dobry zawód, pisze Marzena. No, rozumiem, jak najbardziej. Też pamiętajmy o tym, że są różne jakby tutaj grupy językowe i też różnie się cenią po prostu tłumaczenia, w zależności od tego, w jakiej grupie językowej my się tutaj znajdujemy. No dobrze, kochani, w takim układzie teraz każdy w swoim tempie pisze tłumaczenia tych zdań, które mamy tutaj na tym nowym slajdzie. Tak więc proszę bardzo, lecimy. Jeśli spóźnię się do pracy, zostanę dłużej. Jak jest spóźnić się? Spóźnić się to jest dosłownie być późno albo być spóźnionym, czyli be late. Ale musimy to odmienić, pamiętajmy, przez osobę. Jeśli będzie padać, jeżeli mówimy o zjawiskach meteorologicznych, to wtedy pamiętajmy, że podmiotem jest it. Po polsku mamy taki podmiot domyślny, czyli że nie ma tak naprawdę żadnego słówka, które by nam wskazywało, tak po prostu wiecie, jeden do jednego wykonawcę tej czynności, ale zawsze jest po prostu ten podmiot w domyśle. W języku angielskim zawsze używamy it. It rains, czyli pada. It snows, czyli pada śnieg. It is sunny, czyli jest słonecznie. If I late to work, I will stay longer. Paweł, prawie idealnie, ale Paweł podłoga 1, musisz dodać jeszcze czasownik być w odmianie, taki, żeby pasował do osoby I, czyli mamy I am, czyli musimy tutaj poprawić. I proszę bardzo, co tutaj Państwo piszą? If I am late to work, I have to work longer. I może być, ja bym uznała if I am late to work albo if I'm late at work. Ja bym tutaj się w sumie nie jakoś tutaj bardzo nie biczowała. If I'm late, I will stay longer, Dorota wybrnęła. If I'm late for work, też jest super, I will stay longer. Chyba najbardziej naturalnie byłoby powiedzieć if I'm late for work, I will stay long. Paweł, longer, bo long to jest długo. Bardzo ładnie. Krzysztof, if I be late, I will stay longer. No dobrze, ale Krzysztof tutaj widzę, że użył be, czyli jakby nie odmienił tego przez czas. I wychodzi nam trochę takie zdanie, jakby to powiedzieć.
Nie mamy tutaj takiego konkordu, czyli nie mamy tutaj zgodności. Czyli ja bym tutaj raczej dała if I am late, I will stay longer. Ponieważ no, musimy, wiadomo, odmienić przez osobę, a B jest takim zupełnie bezokolicznikiem. If I am late to work, I will stay there longer. Bardzo ładnie Hubert. If I'm late for work, I'll stay longer, pisze Barbara. I Katarzyna też, i Magdalena, i Dagmara. In work, pisze Krzysztof. Okay, if I am late at work, raczej bym powiedziała, bo in work to by raczej, jeżeli używamy tego in, no to raczej mamy na myśli, w większości przypadków mamy na myśli bycie fizycznie wewnątrz czegoś, a też my używamy tego określenia w pracy, po pracy, do pracy, raczej tak bardziej bym powiedziała ogólnie i raczej tak bardziej abstrakcyjnie, mając na myśli czasem miejsce, a czasem po prostu bycie w stosunku do pracy albo po prostu zalogowanie się w jakimś tam programie, na którym pracujemy. Super. No dobra, to teraz proszę Państwa, lecimy z kolejnym zdaniem, czyli jeśli będzie padać, przeniesiemy imprezę do domu. To przeniesiemy, to od razu podpowiem, żeby skorzystać z czasownika move, czyli ruszać się na przykład, albo przenosić, albo przeprowadzać się, tak? Jak znamy to z amerykańskich filmów, są takie po prostu napisy. Przeprowadzki. Dobrze, i pamiętajmy o tym, że jeśli będzie padać, jest to trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli do czasownika rain musimy dodać literkę S, ponieważ I rain, you rain, it rains. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy się elegancko wypowiadać, a nie jak w piosence R&B na przykład, która jest trochę bardziej, ma mniej konserwatywne podejście do języka, no to użyjmy tego if it rains. Super. If it's rainy, Martyna bardzo ładnie tutaj też wybrnęła, we will move the party home na przykład. Mamy at home, to the house bym powiedziała, do domu, bo wiecie jaka jest różnica między home a house. Home to jest miejsce zamieszkania, to jest domostwo, to może być zarówno budynek, albo zarówno może być to, albo może być to po prostu jakby jakieś inne, coś, co my uznajemy za dom. Ale powiem szczerze, że ja tutaj widzę troszeczkę jakby inne rozwiązanie, bo tutaj nie wiemy, czy my mówimy o domostwie, czy mówimy o budynku, czy o mieszkaniu, więc w sumie jak pisałam to zdanie, to raczej spodziewałam się takiego tutaj z waszej strony takiej odpowiedzi, żebyśmy przenieśli tą imprezę do domu, w sensie do wewnątrz, czyli inside. Czyli że let's go, jak śpiewał George Michael piosenkę Let's Go Outside, czyli wyjdźmy na zewnątrz. Kto jest fanem George'a Michaela, ten wie w jakim celu. No to jakby przeciwieństwem tej piosenki byłoby Let's Go Inside, czyli wejdźmy do środka. Czyli trochę tutaj muszę się uderzyć w pierś, że w sumie nie pomyślałam o tym i trochę was wpuściłam w maliny. I we will move the party to the house. To jest ta impreza, którą mamy konkretnie na myśli, a nie jakąś tam imprezę. If it rains, we will move the party to the house, albo we will move the party inside. We will remove, pisze Alek. Remove to znaczy usunąć, a nie przenieść. If it's rainy, Martyna bardzo tutaj też ładnie napisała, we will party to home, albo we will move party home, bo raczej to home, raczej nie bierze, rzadko bierze to. If it rains, we will move at home. Paweł, if it rains, we will move at home, to będziemy ruszać się w domu, więc raczej bym powiedziała, że tak jak tutaj mam tutaj, nie mam tutaj. Okej, okay. Przepraszam. Czyli tutaj mamy to pierwsze tłumaczenie, więc raczej ja bym się skłaniała ku takiemu tłumaczeniu, jak tutaj jest. If it rains, we will move party to the house, pisze Krzysztof bardzo ładnie. Więc sugeruję Wam, żebyśmy zrobili to the house albo inside, jak pisze Dagmara. If it rains, we will move the party inside. Bardzo ładnie. Super. Już macie tutaj, że tak powiem, już tutaj chwyciliście, o co chodzi.
Super. No to teraz chyba pora na to trzecie zdanie do tłumaczenia. Jeśli zrezygnujesz z kawy, nie poczujesz się szczęśliwsza. Super. Marek już napisał: If you give up coffee, you will not feel happier. Perfect. 10 na 10. Feel happy. Happy to znaczy szczęśliwy, a szczęśliwszy będzie happier. Tak jak tutaj wcześniej kilka osób pisało, czyli Agnieszka i Marek. If you give up coffee, bardzo w ogóle brawo, w ogóle serce mi rośnie. Jak dużo z Was zna tutaj to słówko, że give up to jest zrezygnować z czegoś. Brawo! Bardzo się cieszę. Tak jak w piosence Kate Bush i jak on się nazywał? Peter Gabriel, Don't give up, czyli nie poddawaj się. Give up to poddać się lub zrezygnować z czegoś. Give up something, zrezygnować z czegoś. Bardzo ładnie. You won't feel happy. Uczulam was na to happier. Bardzo ładnie. I tak to powinno wyglądać. Tryn, tyn, tyn, tyn. No dobrze. If you give up coffee, you will not feel happier, mówi Krzysztof. I to jest właśnie to. Czyli jeżeli lubicie kawę, to nie ma potrzeby z niej rezygnować. Ale jeżeli pijecie za dużo, to zastanówcie się, czy to jest na pewno dla was dobre, żeby was nie trzymała ta kawa do nocy. Super. W takim układzie wiemy już, pamiętamy tą konstrukcję, więc teraz poćwiczymy ją sobie w trochę mniej ortodoksyjny sposób niż tłumaczenie zdań. Don't give up because you have friends. Don't give up. You're not beaten yet. Don't give up. I know you can make it good. Pięknie. To jest właśnie ta piosenka, o której mówiłam. Brawo, Marek. To mi się podoba. To mi się podoba, jak przebywam w otoczeniu osób obytych i kulturalnych, które znają takie właśnie klasyczne piosenki z twardego kanonu. Jak jeszcze inaczej można zrezygnować? Rezygnować. Resign. Resign. Bardzo podobnie do polskiego słowa rezygnować można. Resign. O, brawo, Paweł też odpisał. Tak, jak najbardziej. To jest bardzo dobre. Myślę, że gdybyśmy sobie teraz to wygooglali, to jeszcze byłoby parę innych tutaj fajnych opcji, ale give up i resign są fantastyczne. Dobrze, kochani, w takim układzie, że jesteśmy rozgrzani, jesteście już rozgrzani na tej klawiaturze, to możemy przejść dalej, ponieważ mamy bardzo ekscytujący punkt tego wieczoru. Mianowicie zapraszam Was do uczestnictwa w pierwszowarunkowym konkursie komediowym. Kto z Was dzisiaj czuje się? Marek Lizus pisze Wojtek. Aj, Wojtek, po prostu zazdrościsz Pawłowi, że tak ładnie tutaj rozwiązał i że ładnie podziękował. Co jakby nie oczekuję tego, żebyście tutaj dziękowali jak najbardziej, ale jak ktoś podziękuje, to jest oczywiście bardzo miło. Super. No dobra, dobra. W takim układzie lecimy. A, tutaj Marek. Marek, że napisał tą piosenkę. Dobrze. No. Punkty dodatkowe u pani nauczycielki. Każdy chce być teacher's pet. Dobra, kochani, jeżeli czujecie się dzisiaj bogami i boginiami komedii, zapraszam Was do takiej zabawy, żeby przećwiczyć sobie w praktyce tryb warunkowy pierwszy. Mianowicie, zabawa polega na tym, żeby dokończyć lub rozpocząć zdanie, czyli dopisać początek albo końca zdania w trybie warunkowym tak, aby utworzyć jak najzabawniejszy tekst. I będziemy zaraz tutaj decydowali, który tekst jest najlepszy. Jeżeli Wam się jakiś komentarz spodoba, to proszę go zalajkujcie, wtedy będziemy mieli bardziej jasny obraz sytuacji, co Wam się bardziej podoba. Pierwsze zdanie, które trzeba dokończyć, tak żeby powstał nam tryb warunkowy pierwszy, czyli będziemy używali tego will, jest if you are nice to your grandma. Czyli na przykład, jeśli będziesz miły dla swojej babci, to da ci 50 złotych. Lecimy. Możecie napisać swoją opcję po polsku albo po angielsku, jeżeli nie czujecie się na siłach. Wtedy ktoś na pewno wam to przetłumaczy, albo ja wam to przetłumaczę. Ale pamiętajcie, tutaj celem naszej zabawy jest to, żeby powstało zabawne zdanie. Takie wiecie, ale żeby było, wiecie, wszystko przyzwoite, ponieważ bardzo możliwe, że w audycji uczestniczą osoby niepełnoletnie. Dobra. Paweł, you will get some money. Właśnie o to mi chodziło. Dostaniesz trochę pieniędzy. Ale teraz od kogo dostanę te pieniądze? Od rodziców czy od babci? She will make you a big sandwich, pisze Krzysztof. Okej, super. A z czym będzie ten sandwich? Bez tego ty. Bo tak, mamy sandwich, czyli mamy piaskową wiedźmę. Jak usuniemy ty, to będzie sandwich, czyli kanapka. Super. If you are nice to your grandma,
I won't be hungry. Katarzyna, musisz nam to trochę tutaj objaśnić. Czyli, że jak będziesz miła dla babci, to nie będziesz. You won't be hungry. To nie będziesz głodna. I ma to sens. Ma to sens. If you are nice to your grandma, pisze Martyna, you will be full of food. To będziesz napchany jedzeniem. Okej, to też ma sens. Lenka Humlowa. She will bake a cake for you. Upiecze ci ciasto. O, to takie słodkie. To fantastyczne. Zbigniew. Then the wolf won't eat you. If you are nice to your grandma, to wtedy wilk cię nie zje. Pisze Zbigniew. Tutaj zgrabne widzę nawiązanie do bajki o czerwonym kapturku. Czyli jak będziemy mieli, to wtedy babcia zabierze nas do naszej tajnej skrytki w piwnicy, żeby schronić się przed wilkiem. Aha, Magdalena, she will write down her fortune. Tak, czyli że zapisze ci swoją fortunę. Możemy też użyć takiego wyrażenia: she will put you in her will. Czyli dosłownie wsadzi, jakby umieści cię w swoim testamencie, w swojej woli. Katarzyna, she will give you new socks, da ci nowe skarpety, albo że raczej może zrobi je na drutach. Super, she will bike you. She will bake you a Coke, pisze Natalia. Czyli, że co? Upiecze Coca-Colę czy upiecze kokainę? Tak się robi? W żadnym filmie gangsterskim nie słyszałam o tym, że się zapieka. Ale okej. Okay. Oczywiście żarty na bok, to się wytnie, to nie pójdzie do ostatecznej wersji. You will get wool socks, pisze Paulina. You will get woolen socks, czyli wełniane skarpety, super. Marek, if you are nice to grandma, grandpa will have some peace. O, tutaj już widzę, że jakieś tutaj są bardzo konkretne zarzuty, że dziadek będzie miał trochę spokoju. Tomasz, you will be able to eat the meat and leave the potatoes. Tomasz, będziesz wtedy w stanie zjeść mięso i zostawić ziemniaczki. Zawsze mamy taką opcję, nie musimy być mili dla babci, żeby móc zjeść mięsko i zostawić ziemniaczki, ale co jest absolutnie zabronione, to zjeść ziemniaczki i zostawić mięsko. Hubert, you will get a pension. The whole pension? Czyli, że dostaniesz jej emeryturę całą? No, niesamowite. Marzena, if you are nice to your grandmother, she will lend you her bicycle. Czyli pożyczy ci rower. Super, fantastycznie. Taki pewnie rower sam jak u ojca Mateusza. If you are nice, Joanna, to your grandma, she bought me bicycle. Joanna, she will buy you a bicycle. Ona kupi ci ten rower. Ok. She will tell you a spell for longevity, pisze Martyna, czyli swój taki jakby zaklęcie na długowieczność ci zdradzi. Super, ok, bardzo dobrze. To jest dobry pomysł. Pewnie to zaklęcie to będzie coś w stylu jedz dużo jogurtu. Grandma will be happy if you are nice to her. Super, pisze Marek. Marek nam tutaj odwrócił zdanie, czyli zrobił sobie tak, że ten warunek jest na drugiej części zdania, co też jest jak najbardziej super. Brawo, bardzo dobrze. No ale powiem, że jakoś tutaj chyba tego potencjału komediowego w tym zdaniu nie wyczerpaliśmy, ale to było tak na rozgrzewkę, w takim układzie lecimy z drugim. No i tutaj już oczywiście było to zdanie. If you don't eat the meat, jak nie zjesz mięsa. I teraz zróbcie z tym, co musicie zrobić. Agnieszka, watch the movie The Old Lady Must Disappear, czyli starsza pani musi zniknąć. O, aha, okej. Okay. To jest chyba coś o parze, która kupiła okazyjnie mieszkanie, jakieś piękne, wymarzone i potem się okazuje, że mają jakąś sąsiadkę z piekła rodem, starszą panią, która chce jej wykurzyć za wszelką cenę. Coś ten deseń, coś kojarzy. Dobra, w takim układzie. Teraz bawimy się, co się stanie, jeśli nie zjecie mięsa. Lecimy. No, czekamy, czekam, czekam tutaj na wasz tutaj potencjał, co wy tutaj pokażecie. Lenka Humlowa, you will be weak, będziesz słaby. Prawda,
Chociaż myślę, że moja przyjaciółka weganka by się tutaj nie zgodziła, ale myślę, że warto jest tutaj przynajmniej jako dzieci jeść tego mięsa. Zbigniew, your teeth will fall out. Jeśli nie zjesz mięska, to wypadną ci zęby. Brawo, o to mi chodzi. Tu jest pewna groteska, tu jest pewna groźba, tu jest pewien humor. Tu już jest śmiesznie, Zbigniew. Marek, if you don't eat meat, you will be healthier and happier. Marek, tak, rzeczywiście. Jest w tym pewna prawda. Warto mięso ograniczać w dzisiejszych czasach. Krzysztof, you will not grown up. You will not grow up. Nie urośniesz. Mówimy tak dzieciom, jak nie zjesz, nie będziesz jeść mięska, to nie urośniesz. A Natalia pisze, że twoja babcia nie da ci ciasteczek. Your grandma will not. Natalia, musimy to odwrócić, że nie not will, tylko will not give you cookies. No to jest jakby serious tutaj groźba. A Hubert pisze, grandma will be furious. No tak, mówi, to ja tyle tutaj biłam te kotlety od samego rana, od 6 rano w niedzielę. Wszystkich sąsiadów pobudziłam, a ty nie jesz mięsa? Dobrze. Agnieszka, you will grow wings, czyli jeśli nie zjesz mięsa, wyrosną ci skrzydła piękne. Joanna, you will be happy, czyli Joanna też jest z frakcji wegetariańsko-wegańskiej. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, warto jest ograniczać przynajmniej spożycie mięsa. Katarzyna, you will look like a cucumber. Bez tego be będzie bardzo dobrze, czyli Katarzyna pisze, że jak nie zjemy mięsa, to będziemy wyglądać jak ogórek albo przemienimy się w ogórka. If you don't eat meat, you won't grow. Barbara, bardzo dobre zdanie, nie urośniemy. Paweł, you will be crazy. Ok, czyli oszalejemy według Pawła, jak nie będziemy jeść mięsa. Ok, your cat, Paweł, your cat will eat them. Ale kogo zje ten kot? Your cat will eat it. Czyli jak nie zjesz mięsa, to kot zje to mięso. Co w sumie nie jest takie złe, bardzo dobrze. If you don't eat the meat, the tigers will overtake you. Czyli zawładną tobą tygrysy. No ciekawe. Tak, mamy dzisiaj tygryskową prezentację, więc tak być może być. Albo jeśli nie zjesz mięsa, to tygrys zje twoje mięso. Alek pisze, że the meat will eat you, czyli mięso cię zje. Natalia, będziesz wegetarianinem. You will be a vegetarian. Fantastic. You will be short and must work in a circus, pisze Martyna. Czyli nie urośniesz i będziesz musiał pracować w cyrku. No tak, w gabinecie osobliwości. Bardzo dobrze, super. Przemysław, your grandma will disappear you, czyli babcia cię zniknie, ciebie zniknie. Czyli, że will make you disappear. Tak by to poprawiła. A Martin, your dog will be happy. No, też prawda. Super. Zbigniew, you won't see your cat. If you don't eat the meat, you won't see your cat. Ok, nie zobaczysz kota. O, Martyna, you will be eaten by vegans. Joke's on you, że Martyna, bo jak nie zjem mięsa, to mnie weganie nie ruszą. Weganie nie jedzą nic, co jest produktem odzwierzęcym, ani co jest wyprodukowane jak z jakimkolwiek udziałem zwierząt. A Dagmara pisze, że nie dostaniesz deseru. You won't get a dessert. If you eat, don't eat meat, the pigs will be sad, pisze Marek. O, naprawdę? Będą smutne te świnie? Chyba nie będą smutne świnie. If you don't eat meat, you won't kill animals. Czyli pośrednio, jeśli nie będziesz jeść mięsa, nie będziesz uczestniczyć w zabijaniu zwierząt. Pięknie. Także jeśli możemy coś dzisiaj tutaj zaproponować, to spróbujmy ograniczać mięso. Brawo, super. No tak to się pośmiałam, tak wiecie. Myślę, że może stać was na jeszcze trochę więcej. Lecimy z kolejnym. Tutaj już wchodzimy trochę w groteskę. If you go to the cemetery in the summer, czyli jeśli pójdziesz na cmentarz latem, to co się wydarzy? Piszcie w komentarzach. Po angielsku. No ciekawe. Ciekawe, co tam mam fantazja teraz podpowiem. Agnieszka, you will rest. To sobie odpoczniesz. If you go to the cemetery in the summer.
To odpoczniesz. Okej, odpocznę sobie na jakiejś ławeczce pewnie. Albo wśród drzew w cieniu. Może być. Natalia, you will visit your grandmother. Absolutely. Odwiedzimy babcię. Super. Then you can easily dig a grave, pisze Zbigniew. No tak. Łatwo będzie wykopać grób. Albo you will plant flowers. Zasadzisz kwiaty, pisze Barbara. Super, bardzo kreatywnie. Lenka pisze, you can find some treasure. No, ciekawe, co to będzie za treasure. Chyba jakiś, wiecie, ze świeżego grobu. Ha, ha, ha. You will meet your grandma, pisze Alek. Tak, bo wtedy będzie babcia podczas przygotowań grobów rodzinnych do sezonu listopadowego. Już jakby wiecie, pamiętajcie. Sukces pięknie wyczyszczonego grobu w listopadzie zaczyna się od ciężkiej pracy nad grobem latem. Dobrze. Hubert, you will see fresh graves or bodies. Jesus, lepiej nie, Hubert, lepiej, żeby nie było widać świeżych ciał, ale świeże groby, no pewnie tak, ale myślę, że świeże groby możemy zobaczyć przez cały rok. Krzysztof, you will rest in peace, będziesz spoczywać w pokoju. Tak, bo mniejszy ruch jest na cmentarzu, więc jak przybędziemy na cmentarz latem, no to będziemy mieli tutaj więcej odpoczynku. Ha, ha, ha. You will meet a ghost, pisze Zbigniew. Dodamy sobie e-ghost, czyli spotkasz ducha. Martyna, to mi się podoba. You will decompose faster, czyli rozpadniesz się, rozłożysz się szybciej. Może być prawdą. Marek, if you go to the cemetery in the summer. Oj, czy ja tu zrobiłam literówkę? Muszę zaraz sprawdzić tutaj. Chyba zobaczcie, zobaczcie, bo można napisać tak i tak, więc teraz sobie to szybko wygooglowałam, ponieważ sprawdzam, czy zrobiłam tutaj błąd, jak tutaj dla Was tutaj to pisałam. Więc mamy cemetery i widzę, że są dwa. Mamy cemetery i cemetery. Czyli mamy jakby tutaj dwie, mamy tutaj dwa wytłumaczenia, ale szukam teraz tutaj. Szukam te wytłumaczenia. Widzę, że są dwa, jakby tutaj widzę tak bardzo powierzchownie, że są dwa jakieś tutaj, że tak powiem, spelowania, ale jakby teraz nie mam za tyle uwagi, żeby wam to sprawdzić, ale cemetery i cemetery jest chyba ok. You may not come back, pisze Marek, możesz nie wrócić. Ok. Tutaj użyliśmy may zamiast will, co też jest ok, bo tutaj wtedy mamy nie. Pierwszy tryb warunkowy, tylko w sumie tak naprawdę trochę to nam się ociera o zerowy. You can feel so comfortable, możesz poczuć się tak wygodnie. I Barbara, bardzo mi się podoba. You will clean the grave. To wyczyścisz grób, super. You will see flowers, super Marek. We will be able to sunbathe, pisze Krystian. W takim cemetery, w którym nie ma za dużo słońca. Aha, Wojtek, will be stink a little, czyli że będzie trochę śmierdziało, tak? Wojtek, to wtedy zrobi tak. If you go to the cemetery in the summer, it will stink a little. Będzie tam w domyśle śmierdziało trochę. You will need dogs. Muszę niestety uciekać, pisze Tomasz, obowiązki wzywają. Dziękuję za twój czas. Chętnie dokończę lekcję na YouTubie. Równie chętnie wezmę udział w kolejnym spotkaniu. Have a good evening. Thank you so much for nice words. A do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, super, do zobaczenia. Ale kto jeszcze może zostać, to niech jeszcze troszeczkę zostanie, bo się tutaj mamy trochę tutaj do Was tutaj pytań. No to w takim układzie lecimy. If I find a pot of gold at the end of the rainbow, czyli jeśli znajdę garnek ze złotem na końcu tęczy, to jest taka legenda, że na końcu tęczy jest karzeł z garnkiem ze złotem i trzeba to zgarnąć. Dokończcie. Co zrobicie, jeżeli znajdziecie ten garnek ze złotem, czy ten kociołek ze złotem na końcu tęczy? Na co przeznaczycie to złoto? Ja to myślę, że bym sobie może spłaciła część kredytu na mieszkanie. To jest pierwsza i ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy. Krzysztof, I will buy a castle. Bardzo ładnie. W Polsce mamy dużo zamków, które można kupić nawet za złotówkę, ale pod warunkiem, że się je wyremontuje. Fantastycznie. Agnieszka, I will explore the whole world. Fantastycznie.
A Zbigniew zabiorę to na drugi koniec tęczy. Marek kupi prezent, czyli presents. Okej, okay, dobrze, czyli prezenty. A Katarzyna, I will spend everything very quickly, czyli bardzo szybko. Bo samo quick to jest szybki, prędki. Okej, okay, bardzo dobrze. Lecimy dalej. Kto tam jeszcze coś tu pisze dla mnie? I will rescue all the animals, pisze Paweł. Oh, that's so very, really cute. Fantastycznie, ale dajcie coś takiego jeszcze, wiecie. Z jajkiem, z jajem. Joanna, I will buy books. Kupię książki. To będzie na pewno bardzo dużo książek, super. A Martyna, I will tickle the gnome. Oj, to jest tutaj, Martyna tutaj widać od razu, że ma dużo pomysłów. Jest kreatywna i ona będzie, ona, jak to się mówi po polsku, będzie gilgotała gnoma. Super. Czyli po gilga gnoma, okej. Okay. Paweł, I will be rich and I will not work. Bardzo ładnie, będziesz już bogaty. Bardzo, a jak, to mi się podoba, super. A Iga, I will run away from the angry dwarf. Czyli ona od tego rozzłoszczonego skrzata karła ucieknie. Super. Barbara tutaj nam, I will spend everything very quick, again, very quickly. I will be very rich, pisze Zbigniew, super. Thank you very much, I have to go now. Bye, Marek. I will help sick people. To jest beautiful, co mówi Szelenka. A Zbigniew da to do Midasa. Midas nie potrzebuje Zbigniew tego złota, ponieważ Midas wszystko, co dotknie, przemienia w złoto. Więc nie ma takiej potrzeby. Super. I will buy a big cake, pisze Wojtek. No, to musiało być jakieś mega ciasto. Być może Wojtek się do wesela jakiegoś szykujesz, czy co swojego i chcesz przyoszczędzić. No to chyba za garnek złota taki weselny tort już my jesteśmy w stanie ogarnąć. The tax office will take it away from me. Alek, że urząd, jakby urząd skarbowy wszystko od ciebie zabierze. No nie wszystko, tylko no w zależności tutaj, jaki jest teraz podatek od wzbogacenia się, no to wtedy ci od ciebie zabierze. Nie wiem, jaki jest podatek od wzbogacenia. Pamiętam, że było w grze w Monopoly. Zbigniew, ale na Krecie zostało tylko zgliszcza. No tak, to przez Midasa, czyli cały czas rozmawiamy o tym micie, o Midasie na Krecie. Nie pamiętam, dlaczego zostały te zgliszcza. Zbigniew, jeżeli masz czas, to napisz, bo się za trochę się tutaj zainteresowałam tutaj tym. Dobrze. I will become God. Stanę się Bogiem. Natalia, no. Okej, okay, zdanie jak najbardziej poprawne. A God. I will travel around the world. Pisze Barbara. Super, bardzo dobrze. Martyna. I will be swimming in gold like Sknerus McQuatch. Pięknie. Będę pławić się w tym złocie jak Sknerus McQuatch. Thank you very much, Monika. Have a nice evening. Thank you. Bye, bye. No dobrze, w takim układzie, kochani, w sensie odkopano i zrekonstruowano ruiny. O tak, czyli to nie ma żadnego znaczenia z Midasem. Dobrze, dobrze, no tak, o to chodzi. Dobra, w takim układzie, kochani, lecimy dalej tutaj z tematem, więc teraz mamy przykłady piosenek dla tych, którzy lubią uczyć się na piosenkach. Jeżeli chcemy bardziej zrozumieć tryb pierwszy warunkowy, to na przykład polecam piosenkę Franka Sinatry If You Go Away, czyli jeśli odejdziesz. Czyli mamy tutaj tak, ale jeśli zostaniesz, sprawię po prostu, że ten dzień będzie udany, bo make a day to znaczy, że albo tutaj chodzi, że on znajdzie czas, czyli że on sprawi, że ten dzień będzie taki jak żaden inny przedtem, albo jaki żaden nigdy więcej nie będzie później. Czyli but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. Czyli jeśli zostaniesz, to po prostu urządzę ci taki dzień, który jest absolutnie niepowtarzalny. Then if you go, I'll understand. Wtedy jakby, ale jednakże, jeżeli pójdziesz, jeżeli odejdziesz, to ja to zrozumiem. Leave me just enough love to fill up my hand. Pozostaw mi tyle, wystarczająco tyle tej miłości, żeby zmieściła mi się tutaj jakby w ręku. Czyli wypełnij moją dłoń miłością. Czyli zostaw mi tyle, wystarczająco tyle tej miłości, żeby zmieściła mi się na ręku. Czyli niezbyt chyba dużo.
Tak więc odsyłam do Franka Sinatry. Jeżeli ktoś tutaj interesuje się bardziej taką muzyką współcześniejszą, no to mamy w takim układzie tutaj Bruno Marsa i polecamy piosenkę pod tytułem Count on Me, czyli Licz na mnie. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll say the world to find you. Czyli jeśli kiedykolwiek utkniesz na środku morza, to ja przepłynę żaglówką cały świat, żeby cię odnaleźć. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. No tutaj po prostu cudowne pierwsze tryby warunkowe. Jeśli kiedykolwiek zagubisz się w ciemności, ja będę tym światłem, które cię poprowadzi, tak? Jeżeli zagubisz się w ciemności, nie będziesz mogła nic widzieć, tak w domyśle. If you tossing and turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. Jeśli w nocy będziesz się przewracać z boku na bok i nie będziesz mogła zasnąć, to zaśpiewam przy twym boku, u twego boku piosenkę jakąś na dobranoc. And if you ever forget how much you really mean to me, i jeśli kiedykolwiek zapomnisz, jak wiele dla mnie znaczysz, every day I'll remind you. Każdego dnia ci przypomnę. No piękne, no piękne. Któż by nie chciał? I have to go now, but thank you for epic time. See you on next Hello Monday. Thank you, Magdalena, and see you next Hello Monday. I może na YouTubie. Good night, I have to run. Dobrze, biegnijcie. Strasznie. Myślałam, że o 20 skończymy, ale było tyle fantastycznych dzisiaj komentarzy, że lecimy dalej. Jeżeli ktoś może zostać, to bardzo zachęcam do tego, żebyście pozostali. No i trzeci przykład. Tą piosenkę wszyscy znają. Strasznie nie lubię tej piosenki. Ona brzmi If you don't know me by now, mówi Simply Red. Czyli If you don't know me by now, tak? Jeśli nie znasz mnie do tego czasu, you will never, never, never know me. To już nigdy mnie nie poznasz. Czyli jeśli dotychczas mnie nie poznałaś, to już nigdy, nigdy mnie tak naprawdę nie poznasz i nie będziesz wiedziała, jaka jest ta moja miłość. Bardzo dramatyczna piosenka. Strasznie tej piosenki nie lubię. Strasznie jej nie lubię, ale po prostu pasowała do lekcji, więc tutaj umieściłam. No dobra, kochani. Ktoś tutaj jeszcze coś pisze, ktoś się tutaj ze mną jeszcze będzie chyba żegnał. Byłem na koncercie Simply Red, pisze Zbigniew. No proszę, no nie mają dobre kawałki, ale akurat tego nie lubię. Myślę, że ten zespół na żywo jest świetny, ale kolejny zespół, o którym będę wspominać, już nigdy nie zagra chyba na żywo, ale musiał być świetny na żywo. Jest to mój ulubiony zespół i mamy tutaj od mojego ulubionego zespołu na świecie. Przykład teraz zdania w tak zwanym trybie zerowym, czyli w którym obydwie części zdania mamy tak naprawdę w tym samym czasie. I tutaj mamy takie zdanie: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Czyli dosłownie, jak nie zjecie mięsa, nie możecie mieć, nie możecie dostać, nie możecie zjeść puddingu. Jak możecie zjeść pudding, jeśli nie zjecie mięsa? I teraz tu jest taka zagadka dla Was, ponieważ mówiliśmy o tym, można było powiedzieć, że to jest zdanie w trybie pierwszym, ale to nie jest zdanie w trybie pierwszym, ponieważ tutaj nie opisujemy konsekwencji czego, co się zdarzy, tylko tutaj osoba, która nam mówi o tym zdaniu, w tym zdaniu, ona nam przedstawia, jaka jest kolej rzeczy. Czyli jeżeli chcemy pokazać, że coś jest naturalne, coś jest normalne, coś jest przewidywalne i tak jest, bo jest, możemy wzmocnić ten przekaz i możemy użyć trybu warunkowego, tak zwanego zerowego. Tak jak mówię, rzadko się używa w literaturze obecnej, że to jest tryb zerowy, ale po prostu, jeżeli mamy, najczęściej, jeżeli mamy dwa zdania z if i one są w tym samym czasie, to wtedy mówimy o tak zwanym trybie warunkowym zerowym, czyli naturalnej konsekwencji czegoś. Widzę, że nikt nie zgadł, co to za piosenka, z jakiego zespołu. Jest to oczywiście piosenka zespołu najwspanialszego na świecie, czyli Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. A właściwie to nie jest część piosenki, tylko to jest taki dodatkowy tekst, który jest wyrecytowany jako taki po prostu, że tak powiem, dodatkowy efekt.
dramatyczny. No dobrze, czyli to był przykład jeden z popkultury trybu zerowego, a tutaj mamy coś prostszego, czyli najprostsze prawo fizyki. If you heat water, it boils. Czyli tutaj widzimy, że mamy akurat w tym przypadku i w poprzednim mamy obydwa zdania były w czasie present simple. I kto mi przetłumaczy to zdanie? If you heat water, it boils. Jeśli podgrzejesz wodę, zagotuje się. Bardzo dobrze, zacznie wrzeć. Albo jak podgrzewasz wodę, ona wrze. Też można w ten sposób to powiedzieć, dlatego to jest tryb zerowy, ponieważ to nie jest warunek tak naprawdę, tylko to jest opisanie reguły tego, jak po prostu jest, jakiejś zasady. To nie jest nawet warunek do spełnienia, tylko to jest po prostu zasada. To jest różnica między zerowym trybem a pierwszym. Alek, bardzo ładnie, podgrzana woda się gotuje, super, bardzo dobrze. Podgrzana woda się gotuje, super. No dobrze. Super. I teraz następne zdanie. If he, to jest tutaj to takie zdanie troszeczkę pułapka. To jest coś, co taka konstrukcja, jaką tutaj widzimy, jest troszeczkę ku przestrodze, ponieważ to wykracza ponad poziom A2 i nawet bym powiedziała, że to jest ponad poziom B1, jeżeli się trzymamy tej skali, europejskiej skali Rady Językowej. If he didn't come to work yesterday, he was probably ill. I zobaczcie, że tutaj mamy taki sam czas, czyli tense, w pierwszej części zdania, jak i w drugiej. Daje nam to tryb warunkowy, tak zwany zerowy, czyli zgodne zdanie, które jakby mówi nam, opisuje nam stan rzeczy bądź zasadę. Więc to jest taka nasza bardzo, bardzo typowa konkluzja. No, jak nie przyszedł wczoraj do pracy, to pewnie był chory. To nie jest warunek do spełnienia. To nie jest warunek, który był spełniony w przeszłości, w teraźniejszości. To jest po prostu logiczne rozumowanie na jakiś temat. To nie jest po prostu tryb pierwszy, tylko to jest też w ramach trybu zerowego. Rzadko się o tym mówi, ale też nie możecie być po prostu, jeżeli natraficie na taką konstrukcję, to też, żebyście nie byli za bardzo zaskoczeni. Czyli teraz przetłumaczyliśmy, czy nie przetłumaczyliśmy? Ja przetłumaczyłam, przepraszam. Dobra. I teraz to kolejne zdanie, które pokazuje nam znowu prawo fizyki, prawo natury. Przetłumaczycie wy. Bo again, to nie jest coś, co zależy od jakichkolwiek czynników innych niż od wiecznych prawa natury i fizyki. Tak, to jest takie zdanie pod tytułem widocznie tak jest albo tak po prostu jest. Nie można się temu sprzeciwić, nie można zrobić nic inaczej. Więc proszę, przetłumaczmy teraz to wspaniałe zdanie. I tu jest znowu literówka, strasznie Was przepraszam. Powinna być POUR, czyli pour oil, wylać olej. Jeśli umieścisz olej w wodzie, będzie unosił się. Ładnie, tak? Albo jeśli wlejesz olej do wody, będzie pływać, będzie się unosił. Będzie pływać po wierzchu. Float to znaczy dryfować albo pływać po wierzchu, unosić. Bardzo ładnie, super. Już, kochani, kończymy. Niedługo zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Jesteście bardzo dzielni dzisiaj. Nam się tutaj trochę przedłużyło przy tym pierwszym trybie warunkowym, ale nic nie szkodzi. Pa, olej na wodzie pływa, Olek. Ok, jak wlejesz olej na wodzie, to będzie pływał albo pływał. Jak wlewasz olej do wody, to pływa. Najprościej tak bym to powiedziała. Jeśli dasz olej do wody, będzie się unosił, bo to jest normalna sprawa, dlatego używamy trybu warunkowego zero, czyli są te same po prostu jakby tutaj czasy w obydwu częściach zdania i w warunku, i w rezultacie. Super. Bardzo fajnie. W takim układzie. Remember, never hot oil on water, pisze Marcin. Dobrze. I również to, co pamiętamy z lekcji chemii. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody, a nie wodę do kwasu. Super. W takim układzie jesteśmy już w naszej najwyższej, szczytowej formie intelektualnej na dzisiejszy dzień, więc lecimy z quizem wiedzy ogólnej. I bardzo Was proszę o odpowiedzi po angielsku.
Przede wszystkim, na początek. If you mix red and blue, what happens? What you get? What do you get? Co otrzymasz? What do you get? If you mix red and blue, piszemy. If you mix red and blue. I spróbujcie zrobić, żeby to zdanie było bez will. Bez will. OK? Bez will, kochani, ponieważ tutaj to nie jest pierwszy tryb warunkowy, tylko to jest opisanie czegoś oczywistego, jakby oczywistego rezultatu danego działania. Czyli proszę bardzo. Green pisze Marcin. Nie. Natalia pisze purple. Bardzo dobrze. Agnieszka pisze green. Red and blue to nie jest green. Ha! Wszyscy myśleli, że będzie yellow and blue. You will get brown, pisze Krzysztof. Nie do końca. Alek pisze bardzo dobrze, brawo. You get violet, ale nie violet. Violet to jest fiołkowy. Green, pisze Paweł, nie. You will get violet color, Martyna, nie. Bo chcę to w takiej formie. You get purple. Grzegorz, gramatycznie fajnie, ale nie ten kolor. You get green. Wszyscy się uparli na ten green, bo wszyscy założyli, że chodzi o żółty i zielony, a tutaj taka tutaj niespodzianka, czyli you get green, it is violet, to jest purple, bym powiedziała, to jest purple, fioletowe to jest purple, a nie purpurowy po angielsku, purpurowy to jest chyba maroon color albo dark red, it is black, no, you get purple, czyli w sumie tylko Alek i Wojtek dali mi dobre odpowiedzi, no i Joanna. Super, dobrze. Nie przejmujcie się, nie przejmujcie się, że zawaliliście w większości to ćwiczenie. Lecimy dalej. If you nod in Bulgaria, co się stanie, jeżeli kiwamy głową w Bułgarii? If you nod in Bulgaria, co to oznacza? Co to oznacza? Yes? Nie, nie, w Bułgarii. Nie wiecie? A kto z was ostatnio był w Bułgarii? Kto wie, kto pamięta? We say no. Czyli if you're not in Bulgaria, you say no. Krzysztof, super. Hubert, super. Kto jeszcze powiedział? Wcześniej powiedziała Joanna. Nie, Agnieszka, bardzo dobrze. It means no, pisze Wojtek. I teraz zobaczę, czy zrobiłam błąd. It means no. Brawo. That means you are not angry? Co to znaczy, Alek? That means you are not angry. Nie, jeżeli robimy tak w Bułgarii, oznacza to, że się nie zgadzamy z kimś. Ha! Nie wiedzieliście tego. Teraz już wiecie. Dobra, lecimy dalej z naszym quizem wiedzy ogólnej. Dobrze. If a tiger mated with a lion, czyli jeżeli tygrys rozmnożył się z lwem, albo jeśli tygrys spółkuje z lwem, to co się dzieje? Jak myślicie? Wiecie czy nie wiecie? Co się rodzi? It be gepard. Nie, to nie będzie gepard. To jest trudne zdanie. Zobaczymy, czy ktoś z was tutaj tu dzisiaj złapie, czy nie, bo to jest trochę złośliwie, ale to nie będzie gepard. To będzie coś innego. It will turn out to be a hybrid. Albo you get a hybrid, czyli otrzymasz tak zwaną, nie wiem, czy hybrydę, czy chimerę się na to mówi fachowo. Albo hybryda. Coś mi się pomyliło z tą chimerą. Dobrze, kto, czyli Agnieszka, to jest całkiem dobrze. There will be a mix of genes, albo there is, Agnieszka. If a tiger, aha, bo zobaczcie. If a tiger mated with a lion. Jeśli tygrys rozmnożył się z lwem, to co się wydarzy? It's legrys, pisze Zbigniew. Bardzo dobrze, Zbigniew. Jak jest legrys? You get tyglew. Pięknie. Po polsku mówi się legrys, a po angielsku mówi się liger. No kto by to wymyślał? A liger is born. I zobaczcie, co my tutaj mamy. If a tiger mated with a lion, czyli jeżeli tygrys obcował z lwem w przeszłości, to naturalną konsekwencją tego, i zobaczcie, tutaj mamy przeszłość, a tutaj mamy teraźniejszość, rodzi się legrys.
Ciekawe, nie? Albo tyglew, jak pisze Krzysztof. I zobaczcie, że tutaj to nie jest żadna z konstrukcji, które omawiamy, się nie pojawiła, tylko po prostu nie mamy zdań, które różni się po prostu, jeżeli chodzi o konstrukcję gramatyczną od innych, ale jest wciąż jak najbardziej poprawne. Tak jak dzisiaj na samym początku mówiłam, są różne rodzaje zdań z if, ale podstawą jest na pewno ten pierwszy, drugi i trzeci. A ten zerowy dzisiaj mamy do wrzucenia, do pokazania Wam innej funkcji, do której się ten tryb warunkowy przydaje. Must was a good party. Wojtek, must have been a good party. Czyli Wojtek, to musiała być dobra impreza. Tak, to na pewno. Ale to musiał być czasownik modalny w przeszłości. It must have been a good party. Bardzo dobrze. Tak, podoba mi się ten typ rozumowania. No to teraz tutaj coś dla osób, dla smakoszy. If you mix champagne and crème de cassis, czyli jeśli wymieszasz szampana z likierem z czarnej porzeczki, to co nam wyjdzie? To co otrzymasz? Kto wie? If you mix champagne and crème de cassis, co to będzie? Kto jest tutaj smakoszem, kto jest tutaj wielbicielem ekskluzywnych trunków? Pamiętajmy, że szampan jest tylko z szampanii. Chociaż mamy wiele różnych typów i gatunków i odmian win musujących. Co my tutaj mamy? Kir Royal, pisze Agnieszka. Brawo, Natalia. Hangover, o nie. Hangover, czyli kac. Nie, pisze Martyna. Czyli if you mix champagne and crème de cassis, you get a hangover. No niekoniecznie. You get kir. Kir Royal albo kir. Super, brawo, bardzo się cieszę. Chyba zdaje się, że Kir Royal jest wtedy, kiedy mamy jakieś inne wino musujące, a nie szampana, ale może być Kir i Kir Royal. I can't make head or tail of it, pisze Alek. Nie mogę się w tym w ogóle rozeznać. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Czyli się może, że się nie znasz. It is a juice from gumy jagody. Gummy berries. To chyba tak by było, co? Bearberries, whatever. Okej, okay, bardzo dobrze. Dobra, kochani, mamy jeszcze dwa przykłady. If you remember this, co to oznacza? Jeśli pamiętasz to, to co to może oznaczać? If you remember this, Krzysztof, you are old. Okej, okay, dokładnie o to mi chodziło. Okej, okay. Piszemy. It's time to go to the doctor. You are more than 40 years. Martyna, it's time to go to the doctor. Bardzo dobrze. Czas iść do doktora. You are middle aged. Middle aged. 2D i D na końcu. Brawo, super. You are, Hubert, you are more than 40 years old. You are old. Tak jak napisał Krzysztof. Idealnie. Brawo, super. I co? Ostatnie pytanie w dzisiejszym quizie, kochani. If you watch webinars from szybkiangielski.pl, co to oznacza? Webinary, które są w 100% za darmo, przypominam. Co to oznacza? Jeśli oglądasz webinary od szybkiego angielskiego, to co? Krzysztof, you are smart. Brawo. Krzysztof, czyś mi przypadkowo oglądał moje tutaj materiały, które ja przygotowałam na tą dzisiejszą prezentację. You get it, pisze Martyna. Brawo, to mi się podoba. Martyna, czy możemy zrobić z tego nasze tutaj hasło reklamowe? Super, bardzo mi się podoba. Natalia, I learn quickly, uczę się szybko. Super. Then you may become addicted, czyli możesz się uzależnić przez Zbigniew. No Zbigniew, ja tobie jak najbardziej życzę, żebyś się uzależnił od naszych webinarów. Martyna, śmiało. Dzięki, Martyna. A później nas pozwiesz. Tak to działa. Super, brawo. Coś tutaj jeszcze dostanę, bo ja mam tutaj it means you are smart. You are a good student, pisze Lenka. Super, brawo. A wszystkie odpowiedzi są jak najbardziej prawidłowe. Kochani,
Dziękuję, bardzo się cieszę. Ojojoj. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj tacy aktywni. Naprawdę nie ma nic wspanialszego dla nauczyciela niż aktywna grupa na zajęciach. Po to nauczyciele nauczycielują, a ja jestem nauczycielką. Tak więc bardzo, bardzo się cieszę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie, ja na pewno na wszystkie odpowiem. A jeżeli nie macie pytań, to żegnam się z Wami i gratuluję Wam tej wytrwałości. To dopiero moje początki nauki angielskiego. Miałam dopiero 6 lekcji, jeszcze prawie nic nie umiem. Mimo wszystko dobrze Ciebie posłuchać, pisze Zbigniew. Ciekawie, z entuzjazmem i z dozą inteligentnego humoru. Oj, dziękuję, to takie miłe. Słychać też, że masz wiedzę z różnych dziedzin. Staram się mieć, jakby sprawiać wrażenie osoby oczytanej. Dziękuję, dostępnego webinaru, Zbigniew. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję za miłe słowa. To zawsze motywuje. Krzysztof, thank you very much. The good evening. Same to you. Na pewno po takiej tutaj dawce mentalnej gimnastyki to będzie miły evening. Martyna, dzięki, miłego wieczorku. Bardzo dziękuję, Martyna, za twoje sassy komentarze. Ty wygrałaś dzisiaj konkurs komediowy. Alek, many thanks as well. Thank you very much, Lenka. Thank you, good night, Paweł. Thank you and have a nice night, Agnieszka. No, na pewno będzie nice. I Natalia, see you soon. Mam nadzieję, że się zobaczymy soon. Katarzyna, dziękuję, thank you. I Wojtek, spóźniony, ale szczere życzenia z okazji nauczycielki. Jej, Wojtek, dziękuję. Nikt mi w tym roku nie złożył żadnych życzeń. Żadnych, w ogóle żadnych. Ale dziękuję, w końcu dostałam życzenia. Super. Gabriela, dziękuję. Paulina, thank you and see you. Thank you so much. Iwona, thanks. Marcin, thank you. It's my first day. Marcin, thank you. A, it's my first time, przepraszam, już oszalałam. Bardzo się cieszę. Och, i widzicie, no to mam nadzieję, Marcin, że to nie ostatni. Dostałam kwiatki od Wojtka. Super, dziękuję. Dziękuję, jak zawsze, super lekcja. A Zbigniew może być moją złotą rybką. Dziękuję, Zbigniew, ale nie wiem, co powiem na to mój piesek Roger z tą złotą rybką. Wiem, że koty toleruje, ale czy rybki? Czyli spełniają się życzenia. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie chodzi też tutaj o pamięć złotej rybki. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam Was do korzystania tutaj z naszej bazy materiałów. Jakby tutaj mamy dużo różnych webinarów na żądanie do obejrzenia, jak sobie sprzątacie kuchnię, albo jak sobie coś tutaj kombinujecie, to zawsze jak najbardziej miło sobie jest puścić. Ja sobie lubię do sprzątania puszczać różnego rodzaju webinary i podcasty i w ten sposób bezboleśnie dowiaduję się nowych rzeczy. Także bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam przyjemnego wieczoru. Życzę Wam dalszej przyjemnej nauki i tyle. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Bye bye.